Czy nie, no, Archiwum Live ma taką zasadę, że te filmy są tam bez obróbki. Bo tego tam potrafi teraz na przykład trafić 15 odcinków dziennie. No, może to skrajność. Nie no, 15 teraz to nie bardzo. Ale z 10, to weź sobie to obrób i przerenderuj wszystko. Musiałbym mieć człowieka, który by pracował 10 godzin dziennie nad tym. Co by tu zrobić pięknego? Dobra, zupa z bobra. Co my tu mamy? Mamy Warusa z dobrym itemem. Chętnie go przygarnę. No nie udało mi się. To wezmę Zeda w takim razie. Z itemem skrajnie beznadziejnym. Przynajmniej na niego, ale trudno się mówi. Co z tego przedmiotu można złożyć? No red buffa. Albo można, no, w sumie mogę złożyć albo kryty, znaczy dodżowanie wszystkich krytów, albo aures, znaczy w rozmachem to. Więc może nie ma takiej tragedii. Aczkolwiek itemy widywałem lepsze. Nie ukrywam tego. Ile ty tam życia zostawiłeś? Hopie! No i zobaczmy. Maszyna losująca została uruchomiona. Komu wypadnie ile przedmiotów? Mi póki co 0, tu 0, tu 0, tu 1, tu 1, tam 0, tu 1, tu 1, chyba. Wygląda to tak se. No i teraz co bierzemy? No jak mam zabójcę, to wezmę zabójcę, ale wezmę też tego i chciałbym też tego, ale nie mam jak go wziąć, więc jego już nie wezmę. Co ty gadasz, klata jest dobra. No, jeżeli nie słyszałeś i muszę powtarzać, to powtórzę. Wezmę Zeda z beznadziejnym itemem na niego. W sensie, że item na Zedzie jest słaby. Czaić, nie? To subcio. Subcio róbcio. Bardzo mnie to cieszy, że się rozumiemy. No niestety nie pykło. Ty mi chyba niepotrzebne. Tak myślę, czy z drugiej strony nie jest najgorszy. Dobra, to niech będzie na razie tak. Jestem kulką, śniegulką. Ale ta mała legenda to jest nazwa beznadziejna, oni powinni wymyślić inną nazwę, lepszą. Mu się ta nazwa nie podoba. Jak można nazwać mała legenda? To nie fajne. Takie rzeczy niektórzy mają w rękawie. No właśnie w sumie o tym mówiłem. Ciekawe. Pomyślimy. Dobra, wychodzi na to, że Wayne kupię. I Warwicka sprzedam. Nie ten guzik, fuck. O Jezu. Bardzo źle. Zdupionet ekonomied. Okej.
turniej o 19 godzinie. Hej, baby! No taki. Rzekłbym. Dosyć monotematyczny ten układ. Co ja chcę sprzedać? Bo nie, dobra, Kazika tu. Triz niech się stoi. No nie mam czego sprzedać, żeby wstawić jeszcze jedną postać, tak szczerze. A gdybym nie sklikował i nie wrzucił tych relora, rola bez sensu, to byłoby spoko. Niestety rol został... Ty, w ogóle ja dostałem jeden przedmiot z tych jełopów. No dajcie spokój. Weźcie ten random RNG pod tytułem wygram, przegram, wyrzućcie z tej gry, proszę. No to nie jest fajne, jak przegrywasz gierkę przez to, że przedmiotów nie dostałeś. No nie mówię, że ją przegrałem już z tego powodu, ale no szansę mam na początku o wiele mniejsze na wygrywanie, chociażby. O Jezu, jak ja nienawidzę kurde takich tych... Co oni się uczą od Blizzarda? Pazur czy włócznia, krewetka czy nie krewetka? Ulajla, ulajla, bent. A ty mi daj takie kreatury, hej. Hej, hej, hej. I czekamy. Czy ja mogę zrobić coś interesującego w tym zestawie? Chyba nie mogę, nie? Dobra, Zed siada na Wayne, ale to niestety może nie być równy pojedynek, chociaż Wayne do niego nie strzela, to dobrze. O, już zaczęła. To trochę gorzej. No, niestety, chyba Zed tego nie przeżyje. Jest 2 na 2, no i Triss tutaj daje radę, o pięknie. No nie no, wysadź ją. Dobrze, bomba się wysadziła. No i teraz 1 na 1. Czy da radę? Dała radę, oh yeah. Jest power. Naprawdę nie ma tutaj nic. A nie, jest dobra. No nie, no nie. A w sumie jestem tak daleko, że i tak by to ktoś wziął. A no to co ja mogę sobie złożyć, no? Co sobie mogę wziąć? A daj to. Zużymy temu wariatowi Tormaila. Już to bez sensu trochę, ale... Co sądzi o kupowaniu konta do Hearthstone'a, na której jest pakietów? A nie masz swojego? Że tak spytam? Polujemy. No, coś mi się wydaje, że ten Zed to musi spaść stąd. I też mi się coś wydaje, że ten Tormail to chyba... Znaczy, że ten Zed to chyba w ogóle musi stąd wypaść. Takie coś mam wrażonko. No kiepsko trochę z tym. Dobra, zrobię tak. Nie mam, to warto. Jak cię nie zbanują, to warto. Znaczy warto. Też pojęcie względne dosyć mocno. Ale powiedzmy, że nie jest to całkowicie nieopłacalne. To jest chyba najlepsza odpowiedź, jaką mogę dać. No panie Darku, na pierwszym poziomie. Niech panu dobrze służy to. Co ja bym chciał zrobić z tym? No, ale za kogo? Za
Kasadina może. W sumie Kasadin powinien stać na przodzie, nie na tyle. Cóż mi tak wibruje? Już wiem, co mi tak wibruje. A, to później sprawdzę, to w sumie chyba nie jest aż tak istotne. No zabita coś, no! Dobrze, chociaż pozabijałeś, mniej damage'u dostanę. Wezmę też tą Shivanę. Jak wszystko po trochu i nic z tego nie wchodzi, no. Kliknij kup PD, no dobrze, dziękuję serdecznie za informację. Powiedzmy, że niech ci będzie, żeby ten napis zniknął. No to tak, no trzeba was przestawić tu, no to wiadome, spoko. No i Gravesik stanie się tutaj, spoko. Trisa kupujemy. No i co? Co dalej? Oto jest pytanie. A odpowiedź na nie brzmi... Zjem cię na śniadanie. Dobra, może tego smoka wyrzucę, bo i tak nie zanosi się na jakieś smokowe zestawy. Dacie radę, chłopaki? Dajcie radę, chłopaki. Proszę was. Dasz radę, Lucek. Dasz radę, chopie. Dałeś radę, chopie, kurde, zawodowo, zawodowy Lucek. Dobra, ty wracaj tu, ty tu, ty tu, ty tam, ty tu, 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 tu. Dobra, niech będzie tak, no i co dalej? No i Gravesa se upgrade'nę. Rewolwerowiec, no niech będzie. Wyrzucimy tego Darka, bo ten Darek to ma i tak guzik życia, ten ma więcej. No i mamy tu jeszcze zwiadowcę. Ten Kasadin. Korci mnie bardzo. Ten Kasadin wygląda nie najgłupiej. Ten Kasadin może jest tym, czego potrzebuje, hej. A może nie jest. Dobra, niech stoją tak jak stoją. No, Triss... Nie. Mówi, że nie. Okej. Okej, brachu, rachu. Pyk. Co my tu mamy? Mamy Wayne. I tyle. Mamy Wayne na dwóch gwiazdkach. W sumie tak mogę zrobić. To ma więcej sensu trochę. A nie, bo ja mam czterech rewolwerowców teraz. A. To nawet nieźle. No i co mi po tym, no. Ale ten trade rewolwerowców jest do bani, to raz. A dwa... Nie mam frontlina! Nie mam jak to bronić! Halo, panie, pomóż! Wyśmienicie. No i teraz jeszcze Garena zabij. No dajesz! No nie. No i co? I mam Darka. To już nam trochę zmienia postać rzeczy. To chyba rozbijemy tych, tak myślę, i zrobimy tak. Bo tych rewolwerowców to mogę mieć, ale oni umierają. I zostaniemy na 30 goldach. I teraz tak, pomyślmy. Tutaj mamy rangerów. Tu mamy rewolwerowców. I logika podpowiada, żeby tych rangerów sprzedać. Bo się tak do niczego nie przydadzą. Ale nie daje mi to golda, więc na razie poczekam.
Ten static na start daje za dużo. Ech. No dobrze, poczekajmy. Poczekajmy, co się będzie działo. Co ja mogę chcieć? Wyśmienicie. Nie mam dla tego pojęcia. Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Nie wiem, co chcę. Co ja tutaj mam? Na pewno popi mi niepotrzebna. Pajk, no trochę później ten pajk. Nie ma co ukrywać. Rewolwerowcy, tacy srazy i owacy. Brońka plus armor. O, brońka plus armor. Okej, okay, masz to. Brońka plus pasek. To jest hydra. Mam pomysł na tą hydrę, ale potrzebuję, kurde, postaci, która ma atak speeda. O Jezu, jedyny, weźcie, przestańcie mnie zabijać, co? Dajcie, co? Panie, daj pan, kurde, żyć. Etap 3-4, ja nie mam 50 golda, matko jedyna. To się dobrze nie skończy. Ale dobra. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Musimy się zdecydować, w co my chcemy iść. Znaczy, nie chcemy iść w to, co idziemy. No to się tak klei kupy, jak w ogóle. Dobra, wezmę sobie tego pajka, to i to sprzedam. Zrobimy rola, wezmę Darka. Kaziksa nie chcę, nic nie chcę. Ty, ale co ja w ogóle robię? Rycerze, imperialni. Widzę. W sumie tak nic konkretnego nie poszedłem, że aż żal. Ty, a ten co taki duży? Przestań. Nie waż się. No, to pójście w Triss wydaje się spoko, tylko jeszcze jakiś frontline by się przydał. Frontline, Triss, jeszcze dwie Triss. Demon, mistrz miecza, mistrz miecza, mistrz miecza, mistrz miecza, mistrz miecza. Dodam tego na pewno, zrobię roll. Wezmę Darka. Mamy jakiegoś Darka. Jak mamy Darka... To nie jest z nas fujarka. Ten Tormail trochę się nie kombi z tym Phantom Dancerem. Tak myślę. Co ja chcę za item mu dać? To jest dobre pytanie. A, już wiem. Mamy Gangplanka. Wynagrodzę ich powolną śmiercią. Mamy level. Nie wiem, chcę to? Ale po co mi to? Co ja z tym mam zrobić? Tak średnio. Ale bardzo bym chciał... Miałem planka dostać.
O Jezu, panie, co to za gwałt? To do mnie to tak. Co ty tu, chłopie, masz? Widmo... Dwóch zwiadowców i dwóch rycerzy. What the fuck? I to mnie tak popintoliło? No, aż mnie trochę z butów wyrwało. Jaja se robicie? Jojka se robicie? Kindred, smok, czarodziej. Zwiadowca, wywaliłem zwiadowców. Mistrze, o, jest gangplank, dobra, wypas. To zróbmy tak. I... Ty wypada z naszej rozgrywki. Panie Lucianie. Panie Lucianie, pan precz idzie. No i tak mnie podupił. Aha, bo to są trzy gwiazdkowe dwie postacie. No na wypasie. Na wypasie w trolejbasie. Pelerynka idzie tutaj. Pasek z tym łukiem, co robi? Daje hydrę, ale na hydra. Draven. Może być. Tu nie widzę nic. Tu nie widzę nic. Jest lucek. Jeszcze jeden lucek i będzie spoko. Ten mi raczej średnio potrzebny, tak myślę. Zdążyłem, czy nie? Nie. Super. Znaczy, super szkoda w sumie. To jest jedna z tych gier, o których trzeba szybko zapomnieć i iść do przodu przed siebie. Potrzebujemy albo pałki, albo peleryny. Pałki Nimo. Peleryna jest na garenie. Zajebiście. Co to jest za przedmiot? Robi rycerza. Ten byłby lepszy. Potrzebujemy większego miecza. Dobra. Masz, zobaczymy, czy jesteś nieśmiertelny. Ty możesz być... Tristana. Pike, nie wiem, niech będzie. Lucian. Potrzebuję Luciana. Ale nie mam miejsca, tu w dupie. O Jezu, jedyny. Dobra, ten Pajk nie wygląda, jakby miał się w tej rozgrywce przydać do czegokolwiek. No ty jednak nie jesteś nieśmiertelny. Myślałem, że to trochę lepiej podziała. Jest trochę w stanie przeżyć, ale... bez reweli. A nie, jeszcze jedną Tristanę potrzebuję. Czy tam nie było Tristany? Nie, chyba nie. Okej, okay, whatever. Dobra, tak jak mówię, no to jest gra, którą należy szybko zapomnieć, nie wiem, gdzieś pominąłem element, w którym składam jakiś sensowny build i tak zacząłem sobie budować postacie, które się jakoś kupy nie trzymały i to raczej nic sensownego nie dawało.